Serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja podzieliłam to krótkie wystąpienie, mam nadzieję, że tylko krócej mi się uda niż 20 minut, takie trzy części. Więc najpierw powiem, co ja robię tu, skąd się tu wzięłam. Potem powiem kilka słów o wspomnianej już się tutaj koncepcji budowania publiczności, czyli z angielska Business Development. A potem w kilku słowach o tych takich moich głównych spostrzeżeniach i rekomendacjach w kontekście raportu i przyszłości festiwali lubelskich. Proszę Państwa, reprezentuję dzisiaj tutaj Fundację Impact, chociaż ja tak zwykle działam na trzy, właściwie na cztery łapki, ale dzisiaj tutaj w ramach Fundacji Impact. Fundacja Impact obchodzi dziesięciolecie w tym roku, jest to jednocześnie dziesięciolecie naszej przygody z koncepcją budowania publiczności. Potem się zajmujemy na co dzień. Najpierw na sobie. Ja też zostałam tutaj zaproszona z tego, co wiem, jako praktyk. I też zostałam jako praktyk poproszona o komentarz do raportów. Jestem sama, teraz jak to powiedzieć, chyba panie, robotnicą kultury. Producentką też. Interesują mnie badania, ale nie jestem akademikiem. Natomiast zajmuję się też tym, żeby ludziom pomagać w wymyślaniu nowych kreatywnych metod badawczych na co dzień. Z Fundacją Impact to, co staramy się zrobić, to tak generalnie staramy się sprawić, żeby organizacje w sektorze kultury były szczęśliwsze, a w związku z tym, żeby im się lepiej, sprawniej pracowało, a w związku z tym też, żeby szczęśliwsi byli ich odbiorcy, ich publiczności. Lublin, proszę Państwa, to właśnie też dlaczego tu jestem. Ja pamiętam Lublin sprzed lat 15, 17. I o tym, że jest dobrze, to też do tego nie potrzeba badań, tak? O tym, że jest dobrze i o tym, że jak bardzo Lublin się zmienił w ciągu tych 15 lat, to można stwierdzić, rozglądając się dookoła, to można stwierdzić gołym okiem. Tak? Ja też pamiętam, jak wyglądała Starówka 15 lat temu, wiem, jak wygląda teraz. Pamiętam miasto i pamiętam warsztaty kultury też jeszcze sprzed Europejskiej Stolicy Kultury. Więc pamiętam jeszcze ten przedfestiwalowy Lublin. Więc o tym, że jakby jest dobrze, to widać gołym okiem, że jest dobrze, jak bardzo się zmienił Lublin, to, że zaczyna się kojarzyć, że się kojarzy ludziom właśnie z kulturą, to jest oczywiste. Lublin jest też jednym z pierwszych miast i miejsc w Polsce, które zainteresowały się koncepcją budowania publiczności. Więc też nie jest to nic nowego tutaj, nie jest to też pojęcie nowe zupełnie dla organizatorów lubelskich festiwali. Warsztaty kultury wprowadziły zagadnienia związane z budowaniem publiczności do swojego programu edukacyjnego, programu skierowanego do profesjonalistów i inkubatora 8 lat temu. Jeżeli się nie mylę, jakoś tak. Więc są jednym z pierwszych miejsc w Polsce. Regularnie też tutaj odbywają się tak zwane Dni Otwarte z Business Development, czyli takie wydarzenie, które wprowadza koncepcję budowania publiczności. No i tak w dwóch słowach tylko o tym, czym ten Business Development jest. To głównie po to, że jak będę mówić o tym, o tych moich rekomendacjach, żebym mogła się odnieść do tej bazy. Koncepcja budowania publiczności, proszę Państwa, to przede wszystkim proces i filozofia. I to jest to, o czym często się zapomina. To jest proces i filozofia, które stawiają widza, odbiorcę, publiczność w centrum, w sercu wszystkich działań organizacji. To, co jest tutaj kluczowe, to jest proces i filozofia. Audience Development to nie tylko coś, co się robi. To jest coś, a właściwie to, kim się jest, kim organizacja jest. Mówi się o tym, jest takie pojęcie w koncepcji budowania publiczności, jak organizacje zorientowane na publiczność. Więc mówi się o tym, że organizacje, które odnoszą sukcesy, są po pierwsze kierowane wizją, a po drugie są zorientowane na publiczność. I myślę, że to jest ten kierunek, do którego dążą właśnie organizatorzy festiwali, zarówno te zespoły, które pracują nad organizacją poszczególnych festiwali czterech, jak i warsztaty kultury, które stanowią bazę dla tychże zespołów. No i taka organizacja zorientowana na publiczność to jest taka, która ma prawdziwe i realistyczne cele dotyczące publiczności. To jest jeden, to się zawiera też w tym haśle strategia. To jest taka organizacja, która rozumie swoją publiczność, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. W związku z czym te wykonane badania to jest właśnie doskonały krok do tego, żeby też ten warunek zostaje spełniony. Tak?
To są organizacje, które są w stanie, a przede wszystkim chcą odpowiadać na potrzeby swojej publiczności. I to też, z tego co wiem, jest coś, co się dzieje. Organizatorzy festiwali wsłuchują się w potrzeby publiczności, chcą na nie odpowiadać i w tym kierunku dążą. Budują swoje relacje z publicznością strategicznie i to jest coś, nad czym myślę, że trzeba jeszcze trochę popracować. To znaczy opierać się nie na intuicji, ale na wiedzy, czyli między innymi na wynikach badań, ale też na konkretnym planie. I to takie organizacje, w których każdy bierze odpowiedzialność za zrozumienie i wychodzenie naprzeciw potrzebom publiczności w ramach swoich obowiązków, rol wypełnionych w organizacji. I tutaj jest tylko taki, tutaj jest taki trik, dlatego że pomimo tego, że organizatorem festiwali są warsztaty kultury, czy te poszczególne zespoły, to jednak festiwale też zależne są w dużej mierze od współpracy z Urzędem Miasta i też polegają na finansowaniu, które pochodzi przede wszystkim z Urzędu Miasta. W związku z czym tutaj jest tak, że tym organizatorem, ten zespół organizacyjny jest szerszy, w związku z tym ta świadomość wychodzenia naprzeciw potrzebom publiczności spada nie tylko na te zespoły, które są egzekutorem, powiedzmy, czy głównym producentem, ale też na wszystkie osoby zaangażowane po tej drugiej stronie. Proszę Państwa, z koncepcją budowania publiczności jest też pewien problem, jest trochę niedogodności, a mianowicie ostatnio stał taki bardzo popularny termin. I ludzie go, mam wrażenie, w naszym sektorze zaczęli trochę nadużywać. Trochę za sprawą, dzięki, a może przez Komisję Europejską, która zrobiła z budowania publiczności jeden z priorytetów swojego programu, a w związku z tym to audience development się odmienia przez przypadki. Wszyscy robią audience teraz w Polsce. Ja to się chciałam podkreślić. Audience'u się nie robi, budowania publiczności się nie robi. W tym sensie, że jest to proces, jest to filozofia, to jest coś, co nie jest projektem. Niektórzy też stawiają znak równości pomiędzy badaniami publiczności a audience development. Badania publiczności są nierozłącznym elementem pracy z publicznością i konstruowania strategii budowania publiczności, bo są tym elementem też definiującym to, w którym miejscu jesteśmy, tak, na tym pierwszym etapem strategii, gdzie jesteśmy, dokąd dążymy, jak tam dotrzemy. Ale nie można postawić pomiędzy badaniem publiczności a pracą zgodnie z koncepcją budowania publiczności znaku równości. Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, więc teraz kilka słów na temat tego, jak z mojej perspektywy można zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Po pierwsze, strategia budowania publiczności. Mówiłam, że będę mieć ze swojej perspektywy, to moja bajka, budowanie publiczności, więc to moje główne, pewnie główne zalecenie. Strategia budowania publiczności dla każdego z festiwali jest osobna, ale też wspólna strategia budowania publiczności festiwalowej w Lublinie. To jest niezwykle istotne, dlatego że z jednej strony to jest potrzeba stworzenia szczegółowych strategii dla każdego z festiwali, natomiast z drugiej strony współpracy pomiędzy festiwalami, żeby zapewnić przepływ publiczności z jednego festiwalu do drugiej, czyli o publiczności i doświadczenie budować. A z drugiej strony wyjść naprzeciw też tym, których jeszcze nie ma, którzy jeszcze z festiwali, czy w ogóle z oferty artystycznej Lublina nie korzystają. I teraz takich kilka podstawowych haseł. Przede wszystkim specjalizacja. Ja nazwałam to też w moim komentarzu to czystością artystyczną. Specjalizacja taka właśnie artystyczna, jasny komunikat każdego z festiwali. I tutaj to jest kwestia nie tylko programu artystycznego i tego, żeby tam te różne rzeczy, te wyjątkowości poszczególnych festiwali się nie powtarzały i na siebie nie nachodziły. Ale również jest to kwestia tego, żeby tą specjalizację, tą czystość artystyczną wszyscy respektowali, żeby ona była jasno zakomunikowana i żeby było wątpliwości, że coś jest cechą charakterystyczną danego konkretnego festiwalu. Mówię tutaj wszyscy, czyli wszyscy ci, którzy zajmują się współorganizacją festiwalu. Posiadana oraz przyszła potencjalna publiczność. To jest, proszę Państwa, tu przede wszystkim, to jest jakby moją główną rekomendacją było stworzenie własnej segmentacji na potrzeby poszczególnych festiwali. Segmentacji, która jest segmentacją, która się opiera o motywy i potrzeby uczestnictwa.
czyli przyjrzenie się festiwalom z tej perspektywy, odkrycie, dlaczego właściwie, dojście do głębi, do źródła dźwięku, dlaczego ludzie uczestniczą w festiwalach, dlaczego tak naprawdę w tym, a nie innym, i sprawdzenie, czy nie można ich zaprosić na wyprawę, czy nie można publiczności przesunąć z jednego festiwalu też do drugiego. I tutaj to jest taki komentarz też mój do raportu, niewnioskowanie o nieobecnych na podstawie obecnych. Bo mówimy o tym, kogo nie ma na podstawie obecnych. Czyli jakby kolejnym krokiem, i tutaj też, bo słuchajcie, to, że te badania zostały wykonane, to jest ekstra. One są świetne, ale to ja już to mówiłam, mogę to powiedzieć jeszcze raz. One są świetne, raport jest świetnie napisany, dobrze się go czyta, to jest kawał dobrej roboty, niewątpliwie. Natomiast myślę, że w badania publiczności trzeba inwestować, że to nie może być jednorazowa sytuacja, że trzeba to powtarzać i pogłębić to, te badania, przynajmniej moim zdaniem, rozmową z publicznością, której w tym momencie na festiwalach nie ma. Zapytać się ludzi, dlaczego ich nie ma, sprawdzić, czy ci, których nie ma, ile spośród tych właściwie osób, których nie ma, to są osoby, które na co dzień korzystają z oferty artystycznej, natomiast nie przychodzą na festiwale, a może jest odwrotnie też, tak? I tak samo zapytać tych, o których mówimy, że są wykluczeni, czy o tych, którzy mają szczególne potrzeby, szczególnie tych zapytać, dlaczego ich nie ma. Dostępność, to właśnie tak płynnie dochodzę do tego tematu. To jest jeden z takich obszarów, nad którymi trzeba popracować, moim zdaniem, trzeba popracować wspólnie. Udostępniać festiwale dla ludzi o różnych potrzebach, szczególnie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Pewne kroki, wiem, zostały już wykonane w przypadku niektórych festiwali, natomiast ciągle to jest jeszcze za mało. I niestety powiedziałabym, że mówienie o tym, że festiwale są dostępne dlatego, że są w przestrzeni publicznej, nie jest stwierdzeniem prawdziwym, bo przestrzeń publiczna sama w sobie, na Starym Mieście i w okolicach, ona sama w sobie nie jest dostępna. Natomiast dostępność to też nie tylko przestrzeń, to jest też język i narzędzia komunikacji, to są też specjalne rozwiązania, takie jak pętle indukcyjne, takie jak tłumacz polskiego języka migowego, jak audiodeskrypcja wydarzeń. W związku z czym w tym obszarze jest jeszcze dużo do zrobienia i niestety nie jest tak, że to jest coś, co można zrobić bez dodatkowego finansowania. To jest coś, co trzeba zainwestować, bo jeżeli mówimy o tym, że te festiwale mają być dostępne dla wszystkich, to powinny być dostępne dla wszystkich. W sensie różne potrzeby nie mogą być powodem wykluczenia z uczestnictwa festiwali. I w tym obszarze myślę, że jest właśnie chyba najwięcej tak naprawdę do zrobienia. Kluczem do osiągnięcia tych wszystkich celów wydaje mi się być współpraca. I współpraca, przede wszystkim współpraca pomiędzy organizatorami festiwali, poszczególnymi zespołami między sobą, czyli najpierw ta współpraca wewnątrz warsztatów, potem współpraca pomiędzy poszczególnymi zespołami organizującymi festiwale, warsztatami, a Urzędem Miasta i współpraca też z sektorem, bo tutaj mówimy o tym, że ważną grupą publiczności w przypadku każdego z tych festiwali jest tak zwana branża. Oczywiście ta branża co innego oznacza w przypadku jarmarku, a co innego w przypadku innych brzmień, natomiast ta współpraca z branżą i ta grupa publiczności jest też niezwykle istotna. A następnie, proszę Państwa, trzymanie się planu, czyli jeżeli trzymanie się planu, no i oczywiście ewaluacja, czyli jeżeli już ustalimy pewne zasady, zostaną wypracowane strategie budowania publiczności, to konsekwencja też, jakby konsekwencja i trzymanie się założeń. Trzymanie się założeń, trzymanie się też tego, co ja nazwałam czystością artystyczną, czyli specyfiką poszczególnych festiwali. Trzymanie się tego i konsekwentne też budowanie dostępności tych festiwali. Przecież tak jak Ownis Development jest procesem, budowanie publiczności to są lata, to się nie dzieje z dnia na dzień, on właściwie nigdy się nie kończy. Tak samo dostępność jest procesem. I chodzi o wykonanie pierwszego kroku, ona też nigdy się nie kończy, bo ciągle pojawiają się nowe rozwiązania, nowe pomysły i tą dostępność można ulepszać. Natomiast ważne jest to, żeby mieć plan, to po pierwsze, trzymać się tego planu i ciągle się sobie przyglądać i ewaluować się, ale wiem, że to się też dzieje i wewnątrz, i na zewnątrz.
To jest twórczość chodnikowa ode mnie spod domu, żoliborska twórczość chodnikowa. Tego wam życzę, w sensie organizatorom festiwali. No i tego tradycyjnie, żeby publiczność była z wami. I żeby to nie chodzi o to, żeby było więcej ludzi, tak? bo to nie zawsze chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Więc życzę wam tego, żebyście rozwijali, żeby tych dobrych praktyk było jeszcze więcej. Takich dobrych praktyk jak życie po życiu, życie przed życiem festiwali, życie po życiu w przypadku Nocy Kultury, życie przed życiem w przypadku innych brzmień, żeby te projekty były konsekwentnie realizowane, żebyście nadal inwestowali też w rozwój sektora i pracowali z wolontariuszami tak, jak z nimi pracujecie, bo to jest jedna z tych dobrych praktyk. Więc dobrych praktyk w budowaniu publiczności to jest już dużo, więc jedyne, czego potrzeba, to strategii i konsekwencji i więcej dostępności.